4 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku o godzinie 17 odbyła się dwugodzinna debata na temat bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Ramami czasowymi debaty był wstęp komendanta malborskiej policji, przedstawienie bilansu działalności policji na przestrzeni lat, referat starosty Mirosława Czapli na temat bezpieczeństwa na drogach, przyjmowanie wniosków od uczestników i debata na ich temat. Zostało poruszone m.in. braki wiedzy kierowców na temat oznakowań poziomych, niebezpieczne skrzyżowanie między ulicą Głowackiego a Krótką, blokowanie wjazdu na zatokę autobusów szkolnych przez samochody osobowe na ulicy Dalekiej, problem przewoźników z postojem autobusów na dworcu PKP, wpływ policji na edukację młodych kierowców oraz karać czy upominać kierowców. Pomimo gorących dyskusji można było wyczuć przyjazną atmosferę. Na zakończenie komendant podsumował całą debatę. 180 km dróg, nowych asfaltów zostało położonych na drogach powiatowych. 233 km, jeżeli skończymy w tym roku tą inwestycję. W wypadku spowodowana nieprawidłowym wyprzedzaniem. Uważam, że większość kierowców nie zna oznakowania poziomego na drodze. W ogóle nie mówi się w temacie oznakowania poziomego i w trakcie nauczania naprawdę razy w kursu to ten temat za mało poruszany i kierowcy są w znacznej mierze nieświadomi tego, co robimy. To... Głowackiego Krótka, w niedzielę na wypadku. Mnóstwo kolizji, które nawet nie są zgłaszane. Wyjeżdżając z ulicy Krótkiej, mamy po lewej stronie bezpośrednio przy skrzyżowaniu zatokę autobusową, która znacznie ogranicza widoczność. Z prawej strony niestety kierowcy źle parkują. De facto parkują na skrzyżowaniu. Wyjechanie w sposób bezpieczny z ulicy Krótkiej w lewo czy w prawo graniczy z kąta powiatowego. Wjeżdżamy za linii kolejowej na parking pod Starostwo, czyli podjeżdżamy wieżę 30. W mojej ocenie, tylko mojej ocenie, ta droga dojazdowa do parkingu przed Starostwem powinna być dla bezpieczeństwa. Tam w naszej ocenie około 80-90% natężenia ruchu odbywa się właśnie w tym kierunku. Czyli ulica Słowackiego i ulica Żeromskiego powinny być ulicami podporządkowanymi. Prawie 10 tysięcy osób rejestrowanych w ubiegłym. 10 tysięcy osób. Ponad 5 tysięcy stosowano wobec nich represje w postaci numerów. Zwróćcie Państwo uwagę, że połączenia to zaledwie było kilkadziesiąt punktów, A najważniejsze przekroczenia norm w zakresie kodeksu wykroczeń to jest przekroczenie prędkości, nie dostosowanie się do pewnych znaków, tak jak Państwo powinniście. 22 osoby to była dziwna taka też liczba, tak się nam ładnie zapomniała. Nikt z kierujących pojazdami nie był w stanie pozwolić na autobus. To był bardzo dobry dzień, jeśli chodzi o policję. Żadna osoba. 222 osoby. A są takie dni, że jesteśmy w stanie przebadać od 600 do 800 ludzi dziennie. Za dużo mandatów za prędkość, za mało mandatów za niestosowanie się do sygnalizacji, do znaków poziomych, do manewru wyprzedzania. Powiedział o tej restrykcyjności. A ja chciałbym podejść to pod dyskusję, bo ja niekoniecznie jestem przekonany, że karanie od razu i niepouczanie to jest dobry sposób na to, żeby dyscyplinować kierowców. Prośbą o rozwiązanie pewnego problemu, i to dosyć istotnego. Otóż naprzeciwko bramy wjazdowej do naszej szkoły jest taka zatoczka. Ja akurat gabinet mam okno, moje wychodzi akurat na stronę Akademii Wojska Polskiego i widziałem niejednokrotnie, co się dzieje, gdy rodzice przywożą uczniów do szkoły. Oni po prostu nie chcieli wjeżdżać na teren szkoły, tylko wysadzali dzieci po prawej stronie. Widząc wielokrotnie, jak te dzieci przebiegają przez jezdnię, a ruch tam jest potężny. To jest też jeden problem, które dotyczy, myślę, że wszystkich przewoźników, którzy korzystają z dworca autobusowego w Malborku, a mianowicie jest to problem braku miejsc postojowych dla autobusów. Czyli to jest następny problem zgłoszony wcześniej. Proszę o siebie, tak? To jest niesłychanie dobre. Inspektor Andrzej Szrantkę, komendant powiatowy Policji w Malborku. W kilku dosłownie zdaniach. Bardzo się cieszę, że taka debata doszła do skutku, że
tak dużo osób przybyło. Tematy były bardzo ciekawe i wyciągnęliśmy z tego kilka wniosków. Dotyczyło faktycznie to bezpieczeństwa w niektórych miejscach naszego miasta i powiatu malborskiego. I myślę, że dobrze się stało, że taki temat został dzisiaj wywołany. Uważam, że na podsumowanie całości debaty to mamy troszeczkę jeszcze czasu, bo rozdaliśmy dzisiaj ankiety ewaluacyjne, które pokażą nam, w którym kierunku się znajdujemy i co ta debata tak naprawdę wniosła do życia w społeczeństwie. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.